Sposób ujęcia bohaterów i historii. To, że totalnie jest jakby było wyrzucone takie wrażenie pomnika, że mnie to szalenie urzeka, jeżeli chcemy takie pomnikowe historie. Umówmy się, tytuł Piłsudski może coś takiego sugerować. No, jakby postać no, historyczna, pomnikowa, mamy, idziesz przez, nie wiem, Belwederską, o, pomnik Józefa Piłsudskiego. W związku z tym Józef Piłsudski kojarzy się nam z pomnikiem, nie ma w tym nic złego. Ale my chcieliśmy powiedzieć o ziuku, człowieku, takim, który se żył 100 lat temu, który postanowił sobie, że kurde, zależy mi na tym, żeby odzyskać niepodległość, zrobię to. I mógł to zrobić jakiś inny Józek? Zrobił to ten. Chwała Bogu, że jakby wziął się za to i razem do pod pachę z innymi odzyskali dla nas niepodległość. Ale my opowiadamy o tym człowieku, który sobie postanowił i wraz z przyjaciółmi i z ludźmi z innych tam kręgów politycznych zrobili to. Dlatego jakby mnie, tak jak powiedziałem, wrażenie na mnie zrobiło to, że nie jest to film historyczny jako taki. Opowiada historię sprzed 100 lat, ale jest to film o człowieku. I to się czuje. I masz takie poczucie, że ten dystans, takie nadęcie, które się może skojarzyć z filmem historycznym, tu go nie ma. To nie jest taki film podręcznikowy. To jest film bardzo atrakcyjny też dla młodego widza. Jesteśmy obecnie bombardowani z każdej strony przez świetne produkcje i w internecie, i w telewizji. Więc też twórcy tego filmu mają świadomość, że my nie możemy być anachroniczni, nie możemy być nudni, więc to nie może być film, na który pójdą tylko szkoły, bo będą miały taki nakaz, tylko rzeczywiście ja oglądałem, miałem w montażowni na małym ekraniku taką wstępną wersję widziałem i z zapartym tchem oglądałem te wydarzenia, bo rzeczywiście jest to film akcji z pełnokrwistymi postaciami, świetnie zagrany. Nie mówię tutaj o sobie, ale naprawdę o wszystkich kolegach i koleżankach. Stworzyli wszyscy świetne kreacje, nie ma słabej roli, plus fantastycznie oddana epoka. Myślę, że mogą się spodziewać trochę w cudzysłowie, ale jednak trochę filmu gangsterskiego o chłopakach, ale o wielkich wartościach, które mają bardzo namacalną formę, o namiętnościach, o tym, że mu się przez wiele lat nie udawało i wszyscy uważali go za wariata, a jednak osiągnął swój cel, więc bohater, ale taki mocno konkretny. Myślę, że piękna historia. Rozmawiałem z Borysem, będąc na planie filmowym, kiedy Borys mi pokazywał zdjęcia właśnie na przykład z tego napadu na pociąg w Bezdany z ukradzeniem pieniędzy, no to jest czystej wody western po prostu. I też jak rozmawiałem z Michałem, wiedziałem, że mu też chodziło o to, żeby chodziło mu o to, żeby nie zrobić kolejnej czytanki, czy laurki, tylko pokazać żywego człowieka i pokazać rzeczywiście no, to, co powiedział Michał na konferencji. PPS tylko w 1905 roku, zdaje się, przeprowadził około 700 zamachów. 700 zamachów, no to wychodzi po dwa zamachy każdego dnia na całym terenie Królestwa Polskiego. To są jakieś, no to jest po prostu jakaś taka bandyterka, łobuzerka ostra, a to zawsze w kinie jest interesujące, bo jest po prostu atrakcyjne wizualnie. Mogą się spodziewać filmu o człowieku, który był niezwykle odważny. Mogą się spodziewać filmu akcji, bo to nie jest tutaj tylko film o polityce. Chociaż te sceny polityczne też chcieliśmy pokazać z dużą energią i ikrą. Natomiast my to nazywamy nie western, tylko eastern. To jest eastern, tam jest napad na Bezdany, kradzież, rzucanie bomb, zdobywanie broni, walka, używanie wszystkich środków, żeby zdobyć cel, a celem jest niepodległość.